Dzisiaj mamy 4 dzień maja. Jak co roku obchodzimy w tym dniu święto strażaka. Świętujemy też w tym dniu 15. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Tutaj akurat przykładem tej naszej współpracy i wejścia do Unii są nasi koledzy, przyjaciele z OSP Niemiec, którzy nas tutaj odwiedzają już od początku, od 15 lat. Rozwijamy się wspólnie wymieniamy doświadczenia. Nie ma tu jeszcze wśród nas kolegów z Litwy. Tam też Unia nas zaprowadziła. Też nawiązujemy kontakty i spostrzeżenia i swoje pomysły wymieniamy razem z kolegami z Litwy. Moi drodzy, jesteście rycerzami w swojej służbie. Mało kto poświęca swoje życie, ratując życie drugiego człowieka. Strażakiem się jest, nie się bywa. Gratuluję wam wszystkim postaw. Macie szacunek od najmniejszych dzieci. Często zapominamy, że to służba, która wymaga odejścia od stołu, gdzie spotyka się cała rodzina, gdzie czasami sąsiad rozpala grilla, a jest syrena, kiedy pada deszcz, czy śnieg, czy jest mróz, kiedy naprawdę nikt nie chce wytknąć nosa z domu, wy zawsze jesteście. I w tym miejscu również gorące podziękowania dla waszych rodzin, które przymykają oko i akceptują to waszą służbę. Oby tych sił, oby tych ludzi nigdy nam nie zabrakło. My się czujemy z wami bezpieczni. Wiemy, że nie ma dnia, kiedy zastępy straży nie wyjeżdżają do akcji. Życzę wam, żebyście tych akcji mieli jak najmniej i żebyście oczywiście w zdrowiu wracali z nich do domów, do rodzin. List z życzeniami pomorskiego komendanta wojewódzkiego, oczywiście dołączając się do nich. Kiedy zostajesz strażakiem, właśnie zdałeś największy egzamin z odwagi. Potem zostaje już tylko ciężka praca. Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, by za tę odwagę wam podziękować. Za to, że wstąpiliście w szeregi PSP i OSP, a nade wszystko za waszą ciężką pracę, za okazane serce, za pasję i profesjonalizm w wykonywaniu codziennych obowiązków, często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, by ratować życie innych.